Cześć, siemano, witajcie w kolejniku z Farming Center 22, jak dzisiaj Ellen Gradzi. I jest mój piękny ideal 7. Więc dzisiaj akcja będzie żniwa. No dzisiaj takie małe żniwa, bo tylko jedno pole rzepaku. Powinno raz dwa pójść. Myślę, że 20 minut powinno być skoszone. Może trochę dłużej, zależy jak będzie szło. Czy gdzieś były? Tu jest wyjazd, dobra. Jedno pole rzepaku. Wolniej jedno pole rzepaku z zakoszenia i później talerzówką to przejadę. Ściernisko, kawałek. Ile się uda talerzować, tyle się uda. Bo stwierdziłem, że nie mam pomysłu na odcinek, czy wróć, pomysł na odcinek jest, tylko okazało się, że safe jest nieogarnięty po ostatnim odcinku, więc tam sobie pracownik ciągnie z wapnowaniem dalej. Miałem to ogarnąć po odcinku, ale jakoś tak wyszło, że może nie tyle co zapomniałem, a może też zapomniałem, ale nie było chęci. A dzisiaj wchodzę, kurde, tu jest czerwiec, tu jest wapno jeszcze. Ale tak sobie pomyślałem, no tak, przecież miałem przebiegnąć do rybca, żeby zrobić żniwa rzepaku na tym polu. Na tym łące nowej. No i dlatego sobie wziąłem dzisiaj łąkę do koszenia. Czy łąkę, no. No znaczy to już jest pole, ale kiedyś było łąkę. Więc no. Dobra, odczepiamy to, rozkładamy i login. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Ale bym przyzwonił. Dobra, w sumie już tutaj koguty mogę zgasić. Przez asfalt to tyle sobie przejadę bez koguta. No i piękny idealek zaraz będzie w rzepaku. Jeszcze chyba nim rzepaku nie kosiłem, tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewien. I teraz tak. Tak mi GPS szuka. No dobra. To tak pojedziemy. Oczywiście poprzeczniak jest tylko na raz skoszony. No bo raz dookoła tylko był tutaj John Deere objechał. Ale to na spokojnie, nic się nie dzieje. Na spokojnie, nic się nie dzieje. John Deere jedzie dookoła drugi raz, tam już jest połowę pola. Tam przy rondzie chyba jest. Albo prawy przy rondzie, gdzie on może być? Bo ten jest chyba raz tylko ucięte. Nie wiem, tu jest na dwa razy już z lewej strony, ale ja nie wiem gdzie jest kombajn. A na mapie go nie widzę, więc... Gdzieś musi być. Tam pewnie koło domków jest. Na 100%. Ja, tam jest koło domku, widzę go na minimapie, teraz go zobaczyłem. No i będę sobie kosił tutaj powoli ten rzepak. Myślę, że w miarę to powinno pójść ten rzepak. Tam pod górkę tylko miał problem, bo 5 na godzinę jechał, ale to się wszystko da. Oczywiście tym po długich przejazdach będę jeździł, a John Deere jest po tych, nawet nie wiem, który jest ten kurs zrobiony, tak na dobrą sprawę. Bo jeżeli on będzie ustawiony, że ma tylko tej lewej strony jeździć, kosić, no to ja mu tą lewą stronę zostawię, niech sobie kosi. A ja się przesiądę na tą prawą stronę. Tylko, że tu może być trochę ciężko z tego, co widzę. No bo troszeczkę header, nie... czy header, troszeczkę... Kombajnik się daje rady, no bo jest... Zbyt duża... Jest duży header do tej mocy kombajnu. A czekaj, mam pieniądze. Napraw za 2000. Ej, ustaw. Na razie nic nie będę zmieniał. Aha, dobra. Nie, to tak, tak musi być. Konfiguracja 100 tysięcy, to za dużo. A nie, sobie mogę wziąć. Sobie mogę wziąć dziewiątkę. Tak, dziewiątkę wezmę, ustaw. A w przyszłości sobie dokręcę go na 10. Teraz trochę lepiej powinien pójść. O, teraz to on idzie. Teraz to on dopiero dostał moc. O, nie, no teraz to on nie idzie. Jednak musiałem podkręcić trochę idealnie, bo to są za duże górki. I kombajn nie daje rady. Ale ja będę sobie w lewo tutaj kosił. No naprawdę, nie wiem jak on ma ten kurs tutaj zrobiony, John Deere. A i tak widzę, że on tutaj nie da rady.
objechać dookoła tego pola drugi raz. Będzie musiał znowu się jechać wysypać, ale to tam. Akurat strzegł. Dobrze, że tutaj przyciąłem, bo akurat ten taki cycek za dziwny co został. Wykoszę go, bo on tutaj na cosplayu ma tak, bardziej pod takim kątem kurs robiony, więc żeby ten cycek był skoszony, ale... Ale sobie mu od razu go skoszę. I tyle. Jak on go stopnie. Nie wiem. I cyk, nawrotka. Dobra, tutaj tak. No i będę sobie tutaj w lewo w dół kosił to. Jak mi się wydaje. Bo tak mi się wydaje, że kurs jest tutaj. Że tutaj jest zaczęcie tego kursu, bo tu jest koniec przejazdu, to tutaj od tej strony będzie kosił. Tak, od tej strony, bo jest najbardziej... jak to się mówi? Najbardziej jasno? Nie wiem, jak to powiedzieć w sumie nawet. Tak, czyli ja muszę cały czas w lewo ładować w dół. No więc nawet dobrze, że on sobie po tym długim będzie jeździł. Ja te krótkie skoszę i mu wtedy pomogę na tym krótkim, na tym długim. No to mam tutaj akurat tak wycięte, że na dwa przejazdy długie i wtedy będą tutaj te krótkie do koszenia, więc no spokojnie, to się da. A John Deere ma pełny zbiornik, więc zaraz będzie cofał i będzie jechał do przyczepy. No ja mam 50%, ale ja sobie podjadę. Albo ja turkę zrobię, co? Dobra, cofaj sobie. No trochę, troszeczkę nie wyliczyliśmy tego. Ale miniaturkę jakąś ładną tutaj się zrobi, bo to ściernisko jest mega do miniaturek. No ale dobra, jakbym przejechał minutę szybciej? Znaczy minutę, tak 30 sekund szybciej, to on by tutaj tą moją przecinką przejechał. Bo jest skoszona. No chyba, że kurspy tego nie widzi, że jest skoszone i będzie jechał sobie naokoło, ale... Ale obojętnie w sumie. Zobaczy nawet. Znaczy zobaczy, ja nawet nie wiem. Dobra, jeden pies w sumie, którędy on pojedzie. Ważne, że dojedzie do przyczepy i się wysypie. Tutaj szybka nawrotka przed nim. No jednak nie taka do końca szybka, bo on trochę mi to zwolniło. Myślę, że jeszcze ten przejazd powinien zrobić. Będzie coś chciał. Dobra, i tutaj jest ładnie skoszone. To oczywiście mu zostawiam dla Jandira, bo on sobie to skosi. To też sobie skosi. To nie to, że mi się nie chce kosić, tylko po prostu on tak będzie jechał kursem, to po co ma jechać na pusto? Po co ma jechać po ściernisku pustym headerem, jak może kosić coś, tak? No takie w zasadzie to jest zrobione. O, patrz, teraz akurat wykręcił. No ale tutaj jednak jest dużo większe góra niż tam, ale idzie 5 na godzinę, a wtedy tutaj siadło do 3. Więc jednak coś tam moc mu tam dała. O, do takich myślałem, że sobie, że on teraz pojedzie tutaj. Bo jest przekoszony. Dlatego on sobie tędy pojechał. Więc spoko, spoko.
Która jest minuta odcinka? 10. Nie wiem. Skąd mam wiedzieć, jak tutaj będę? Do tyłu, bo Żyd jest. Trzeba z tego Żyda skosić. 10. minuta jest pół pola skoszony, więc o to chodziło. A tutaj chyba sobie GPS-a przekręcę. Chyba będę w drugą stronę, albo bez GPS-ka będę właśnie zobaczył. No bo tak jak teraz jadę, to nie ma sensu to głosić. Dobra, tak go zostawię i idę po tego, po Steyra. Bo cztery z przyczepą przygotowany. Nie wiem. Nie może. Dobra, mnie troszkę się później zrobię. No i dobra, teraz będzie pewnie się header podniesiony i tu będzie wcinał się. Tutaj w tym miejscu. Dobra, niech sobie on sobie tam ogarnie. Ja tutaj sobie wysypuję mojego ideala. Który już wysypał w sumie się. Bo zostało mi jeszcze 2 tony. No. No i dobra, i można kosić. To kołem przydeptać, o. I dalej gazu. Z góry na dół będę kosił, bo będzie chyba najszybciej. To nie mój interes. To nawraca? Powinien nawracać. A, to Wario skończył robotę, dobra. Chciałem, że Jondy. Ja mówię, musi zostać załadowany? Coś mi tu nie pasuje. I teraz chyba się wrócę tym samym przejazdem. A bo dobra, tu się spróbuję coplować. No i tutaj pojadę i tyle. No bo Jondyr sobie ładnie kosi. No bo procenty lecą, więc ten sobie na spokojnie już tam kosi. Ja też sobie tutaj koszę. To nie tak, że ja w sumie więcej tego pola wykoszę sobie Fendem niż Jondyr, ale właśnie o to chodziło. Że Jondyr miał mi tylko pomóc. Bo ogólnie na samym początku chciałem tylko Fendem kosić, ale później tak sobie myślę, to jest dosyć duże pole. Mówię, jest 14 minut, a ja my mamy już pół pola skoszone. Czy teraz Jondyr tam jedzie po długości, więc teraz on w sumie nadrobi, bo ja tutaj mam trochę bardziej spinaczkę niż koszenie. Ale to wie to. No i dobra. Tarirarara. A tutaj jeszcze ten przejazd do góry i będzie skoszony, więc... Właśnie o to chodziło. Ten header jest 12-metrowy, więc on zamiata tutaj bardzo ładny teren. Znaczy to w sumie na 14 metrów jest obkoszony w koło, więc... Na 15, sorry. Na 15 metrów koło jest obkoszony, więc... Luźna robota, bo to Jondyr obcinał akurat. To tu nam widzieliście, no.
No ale ładnie idzie to korzenie. Ciekawe, czy mi w ogóle rezerwa wyskoczy w tym kombajnie. Ale już na owiec, jak będę kosił w sierpniu, no to już paliwa mi jest brak. To już jestem 100% tak pewny. Dobra, T560 jest zablokowany. Więc sobie go odblokuję szybko, niech on mi tu kosi dalej. Bo jak on nie będzie kosił, to robota nie za przodu nie pójdzie. Kolego, ty coś tu już jest. No dobra, to w sumie tak na razie stoi, no bo jak mu zupełnie, no to będzie tutaj mi przez tą soję przeskakiwał. A ja nie chcę, żeby on mi tą soję nałożył. Więc niech tak jest. Dobra, ten kosi. Ten tutaj też łobocze na pełnych obrotach. No, powinno wystarczyć na ten czynnik paliwa, mówię. Na ten czynnik starczy paliwa, ale na kolejne żniwa, czyli już jak owiec będzie koszony, w sumie za miesiąc, to już będzie problem. A za miesiąc nie wiem, będę chyba sobie, będę ten kosił sobie owiec. I chyba będę ogarniał już jakieś siewy rzepaku, nie? Tutaj po owsie na pewno rzepak będzie zasiany. A po soi? Nie wiem w sumie co po soi. A po soi? Po soi? Może sorgo na wiosnę? Też jest tu jakiś plan. No i dobra, obgolone pole. W większości. Dobra, już nie cofaj, tylko dawaj do przodu. Dobra, skoszone, więc teraz długa prosta i będzie kosić tutaj. Tak, wiem, jestem tego świadomy w sumie, że ja lecę pod innym kątem niż leci John Deere, bo to nawet widać. W sumie to od początku było widać, ale dobra. Będziemy się teraz nad tym zastanawiać, kto pod jakim kątem kosi. To trzeba kosić i tyle. Jak najwięcej tu trzeba okosić i tyle. Że teraz John Deere strasznie będzie... Jeszcze dwa przejazdy zrobił, tak? Ale potem już będzie strasznie dużo nadrabiał, bo będzie strasznie dużo jeździł po tym skoszonym już moim. Więc no nie wiem. Trzeba sobie to dogolić do końca odcinka, wiadomo, tak? A ja będę już sobie wtedy tutaj salerzówką latał jakoś. Nie wiem jeszcze jak, ale jakoś będę tyle latał. To nie w drzewo. Dobra, nawróciłeś. O, dobrze, to drzewko trochę dalej było, bo jakby zahaczył to drzewko, to musiał go wyłączyć. I teraz zostanę, jak widać, ostatni taki długi przejazd on robi. I potem już będzie jechał kolejny, już po średnisku będzie jechał. No ale trudno, tak musi być. Nie no, ale ten rzepak coś pięknego, ta tekstura, nie? Robi robot. No i dobra, trzeba stopy pootwierać. Okej. No i dobra. Fajnie, nie no mówię, fajnie to idzie to koszenie. Ja już pewnie tego przejazdu nie daję do końca, bo mi miejsca w zbiorniku zbraknie. Ale to tam akurat szczeguli. No, tak jak patrzę, to tylko ten kawałek został do koszenia. Więc niedużo. A ile skosiłem tak z ciekawość na tym odcinku? Obrabiam. A nie, to nie. Obsiane, opryskane, zebrane. 4,70, no 5 hektarów jest prawie skoszone. A tu było chyba 6 hektarów. Znaczy nie wiem dokładnie ile to było nawet. W sumie ja to siałem, ale nie pamiętam.
Nie pamiętam, ile to było hektarów, naprawdę. To tam akurat, to się akurat dzisiaj dowiem, no bo to będzie skoszone. Ale jest już 5 hektarów zebrane. Przy okazji zapis. 36 minut gram już na tym serwerze. A odcinka jest 21. No, no bo to wiadomo. 15 minut przed odcinkiem jeszcze sobie ogarniałem. Czekałem głównie na to, żeby John Deere sobie ogarnął jeden objazd na około pola cały. Głównie dlatego czekałem. A tak to. Nie, właśnie nie wiem, czy ja już nie skończę chyba kosić sobie. Chyba tak zrobię. Że ja skończę sobie kosić. I tutaj będzie sobie dalej John Deere kosił do końca odcinka. No to nie to skosić. Chyba że pojedzie gdzieś tam niżej, no to. Bo jak to na kursie wygląda? Nie wiem, czy jak to na kursie wygląda nawet. Dobra, 16 ton kolejny wysypany, więc tam było też prawie 16, bo tam 200 kg chyba zabrakło, więc 32 tony już nakosiłem. Ja. A nie wiem, ile tam John Deere nakosił. John Deere chyba 20 ton nakosił, bo dwa zbiorniki wysypał. John Deere chyba 20 ton z tego, co pamiętam, nakosił. Tak, 20. I teraz będzie kolejny zbiornik, będzie 30, więc... No się da. Dobra, szybciej ten rzepak, bo trzeba trochę potalerzować, bo jest wesoło drugie. No ta, ja też nie chcę zbytnio talerzować dużo. Przeciągać tego odcinka. Dlatego... Dobry żniwa, 20 minut. O to chodzi, jeszcze sobie zrobiłem dojazd krów na pole. No wiadomo, jakbym zaczął na pole, to już bym miał to prawdopodobnie skoszony. Ale to... to... I tak John Deere by nie miał co robić. A tak to sobie może pokosić. 37. No może starczy miejsca. No to w sumie dużo nie zostało tego rzepaku. Dobra, ja idę po moją talerzówkę. A zapiąłem sobie do świara 8, no bo... No jest to w sumie nowy... Nowy nabytek. Nowy ciągnik, więc... Czemu by nie? Na farmingu jest 700 godzin już prawie. Mam, więc do środy odcinki mam, a jest dopiero sobota, więc jest dobrze. Na piątek jeszcze odcinka nie mam, ale na piątek to wiadomo, choć BLM będzie, więc to tam jest czas. I chyba... Tak, chyba pojadę taką samą szerokość geograficzną. Tak samo pojadę sobie GPS-em, jak jechałem kombajnem. Tutaj sobie będę talerzał, oczywiście w lewo tą stronę. Postaram się. Czyli tam u góry sobie potalerzować. No, to ściernisko oddaje, naprawdę mówię wam. Jeszcze nie wiem, jaką miniaturkę zrobię, ale jakąś fajną zrobię, że gdzieś będzie dojczyk sobie stał na tym ściernisku i gdzieś obok nich, obok dojczyka będą dwa kombajny same, albo jeden, nie wiem, pomyślę. No coś fajnego wymyślę. John Deere powinien ogarnąć ten kawałek. Jak nie, to będę sobie tutaj w prawo talerzował. Ile sięgnę do kombajnu, to wysięgnę. Dobra, John Deere już nawraca. Czy już nawrócił, przepraszam. Jedzie dalej. Ciekawe, czy ja... Dobra, zdążę. Myślałem, że nie zdążę, ale jednak zdążę. Albo i nie zdążę. Musiałem takie coś zrobić, no bo bym zahaczył o niego. A poprzeczek odpuszczę sobie. Albo przeciągnę sobie tutaj poprzeczniaka, o tutaj sobie wyrobię ten kawałek akurat. Bo właśnie nie wiem, czy jak się teraz przetnę GPS-em na drugiej stronie, to tym na równo z tymi domkami jakoś. To ja nie wiem, że tylko tego kawałka sobie nie stależyłem na odcinku. O, tu akurat Żyd był. John Deere minął, więc akurat sobie talerzówką przyciągnąłem.
Więc nie ma problemu tu. 18 na godzinę. Nic tutaj nie jest kręcone. Tyle ma być. Wiadomo, mógłby sobie... Nie będę kręcił maszyn, bo... Sam. I chyba prosto na kombajn jadę, tak mi się wydaje. Tak, prosto na kombajn, no ale... Ale jest ładnie tutaj wyrobione i ten cycek musi być wytalerzowany. No, ewidentnie prosto w kombajn. Ale to się wszystko da. John Deere też zaraz zawróci i będzie kończył. Dobra, muszę tutaj sobie ogarnąć jednak ten kombajn. Przestawić go do tyłu trochę. Bo ta leżówka powinna przejść pod headerem, pod tym, pod przyczepą. A jednak pod kombajn, przez kombajn nie przejedzie. Pod headerem tak, ale przez kombajn to bym nie przejechał. Dobra, kruk zamknij się. I tak to wygląda, no tutaj kombajn co, zaraz będzie pełny. I zaraz znowu się pojedzie wysypać na Landiniego i on tutaj ma parę przejazdów jeszcze do poszenia. No myślę, że sobie wytalerzuję to, tutaj środek co to jest, więc też długo to nie zajmie, mi się wydaje. A też fajna robotka, takie talerzowanie, coś zawsze innego. Czy będę to talerzował po odcinku? Nie wiem. Prawdopodobnie zostanę to. Super jeszcze musi być rozładowany, że sobie nie znalazł kursu. Do tyłu. No to dobra to. Skoro nie znalazł, to ja mu pomogę. Na wstecznym raz, dwa tutaj do przyczepy. Też 15 na godzinę cofać. Dobra, cofnę w sumie, to nie jest daleko. Gorzej jakbym musiał pół pola cofać, to by wtedy było dużo gorzej, a tak to sobie cofnę na szybkości. Będzie dobrze. Właśnie niech się w miarę szybko wysypie i tyle. Tu wejdzie tona i tam wejdzie 6 ton jeszcze na tamtą przyczepę, więc wszystko się pomieści. Czyli około 70 ton będzie. Około 70 ton będzie, tak? Chyba tak. Około 70 ton rzepaku. No to nawet dobry wynik, nie? Na te 6 hektarów. Dobra, tu jest wszystko ogarnięte. I tak to wygląda. Dobra, rzepak i łogi! Pusty jest zbiornik, niech sobie jedzie dalej kombajnik. Dobra. Tutaj go puszczę, niech sobie jedzie. Dobra, do talerzówki, bo tutaj zostały mi 4 przejazdy chyba, tak? A coś takiego. Więc sobie to na spokojnie ogarnę. To talerzowanie na środku i będę kończył, no bo jest 29 minuta. I jak to zrobię, to akurat będzie 35. Myślę, że jak to ogarnę, to będzie akurat 35 minut, więc idealnie na odcinek starczy. A tutaj wiadomo, to ja sobie to koszę po odcinku. Znaczy, kurczę to dokosi. Teraz pytanie, czy on nie pojedzie mi na te krótkie specjalnie kosić. Jak pojedzie na te krótkie, to będzie lipa. Dobra, jaś tym John Deere'em tam szybci. Tutaj chciałem sobie u góry potalerzować, ale jak widać... Bo nie będzie dało rady się. Bo ty tam znowu zasmakujesz. No i dobra. Jest to ładnie ogarnięte wszystko. Wiem, że John Deere bardzo dużo traci tutaj teraz. On jeździ tutaj na pusto, że ja mu to skosiłem.
No ale trudno. Tak jest. On ma czas do końca odcinka i tyle, żeby to skosić. A może zostało 2-3 przejazdy, no. I czwarty będzie tutaj trochę niżej. Więc zobacz. Czy na 3 przejazdy uda mi się wyrobić to? Ja tu jeszcze ten przejazd na leżówkę będę miał to skończone, więc. Więc 7. No tutaj, na spokojnie. Jeszcze te 3 przejazdy akurat zrobię i będzie chyba, myślę, finito, bo jest 31 minuta, więc akurat będzie tak, jak sobie założyłem to, ten plan odcinka, czas. Więc nie ma lipy. Fajnie zejdzie to zależowanie, ale lepiej jakbym to skosił. No ale nie skosię tego, bo już widzę, że za mało czasu zostało. A mu zostało 40 minut niby kursu jeszcze. No ale wiadomo, on to liczy całe pole, że tutaj na sam dół aż by to kosił mnie do ostatniego punktu. Więc no nie wiem, nie wiem. Ale sobie zszedł z obrotów, ty. No to przez tą górkę, na tej górce leciutko miał. Przez chwilę miał leciutko, więc sobie spuścił z obrotów, a tak to... Sobie powinien trzymać cały czas 1700, nie? No dobra, to będę się wymądrzał. Więc tak to musi być. No i Chandler sobie powoli ładnie kosi, więc niech sobie kosi dalej. Może uda mu się dokąd... Nie, nie uda mu się, bo zostały 3 przejazdy, a te 3 przejazdy to jest około 5 minut. A nawet 2 przejazdy, sorry. Teraz już nawet 2 przejazdy zostały, więc no. John Deere jeszcze ten przejazd tego, co widzę, zrobi na odcinku i będzie koniec. A reszta co po odcinku będą się skosić. Się ładną miniaturkę się zrobi też. Nie ma lipy. Pole jest duże, żeby miniaturkę zrobić, więc... się zablokował, przyjaciel. No, anonima. Tylko do czego byś go zapiął? Szczepy z brakami. No i dobra, no. Ostatni przejazd i będzie koniec odcinka. Będzie Lux Torpeda. Dobra. Dobra, jednak się wykręci. Dobra, ostatni przejazd. Nawet chyba całego go nie będę robił, tak sobie myślę, czy robić go cały, czy nie. Więc nie ma sensu, chyba przedłużyć, jest 35 minuta. Więc dojadę sobie do połowy i będę się żegnał, tyle. Tutaj trochę potalerzowałem, trochę pokosiłem. Wiadomo, że większość było czasu odcinka na koszeniu, bo taki był plan, żeby jak najdłużej kosić. A czy ogólnie taki był plan, żeby sobie pokosić 20 minut, a resztę sobie popależować. No i wyszło te 15 minut należowania, więc... Zrobiłem chociaż hektar na tym polu? Pewnie nie, ale... Tak z ciekawości się zobaczy. Zebrane hektary jest... 5,70. A jest kultywatorowane? A, 2 hektary stależowane. No to spoko, nie?
Hektar 86 zrobiłem. Po najdłuższych przejazdach. No widzicie, 2 hektary zrobiłem, więc spoko. Myślę, że jak najbardziej dobry wynik. Na te 10 minut czy tam 15. No i dobra. Jest 2 hektary zrobione? Jest. 30 tam bez 6 arf, ale. No bez 4 arf, dobra. Myślę, że jakbym tutaj ten poprzeczniak przyciągnął, to byłby. No i dobra, ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć, pa, pa, 36 minut, wystarczy.